Okej, chodźcie na drugą stronę, jeśli mogę prosić. Naprawdę, wiecie co, ja się nie chcę czepiać, kurczę, ale poważnie, no za długo po prostu robiłem na zachodzie i to jest może mój błąd w stosunku tego, co się dzieje po prostu w Polsce. Zobacz tamto, tam praktycznie żadna ziemia, żadna trawa w tamtym miejscu, kurczę, nie wyrośnie. Tam jest asfalt, który praktycznie trzeba zgarnąć, to wszystko posprzątać i tak dalej, nie? Także wiesz, to jest jedna z podstawowych rzeczy, bo ktoś później będzie miał pretensje, a pewnie Zbyszewski, Piotrek. No i tak jest po prostu wiele razy po robotach. To już jest pierwsza uwaga do pana inspektora. Druga rzecz, no tutaj tak samo. O lampach to będę mówił, kurczę, po raz kolejny na sesji po odbiorze, bo to mi po prostu przegląd. Póki oświetlenie może się udać. Wiem, że się tylko po prostu no, nie rozumie tej polityki, która jest prowadzona po prostu w mieście. No. Ale jakie polityki? No polityki takiej, że po prostu no, nie nakaże się, ewentualnie nie poinformuje się wcześniej po prostu spółki oświetleniowej. Poinformuję wcześniej spółkę oświetleniową i liczną w Kaliszu, że po prostu będzie taka ulica przebudowywana, że po prostu to z tymi lampami zrobili. No. Mamy informację ze spółki oświetleniowej również, że nie będą tego przebudowywać, przerabiać, malować nawet nie będą tego. A najbardziej mi boli to, że zobacz, mówimy o oszczędzaniu energii, nie? Ale na własny majątek, to nie na... Dobrze, nieważne, ale my jako mieszkańcy i tak za to płacimy i 70% to jest podgrzewane praktycznie czy oświetlane niebo, a nie ulica i chodnik. Tutaj mi o to chodzi. Ja nie mam do siebie pretensji, tak? Tylko że po prostu no tak jest jak jest. Rozumiesz? One powinny świecić w dół, a nie w górę, prawda? Niestety taka jest prawda, kurczę. A poza tym to, co wiesz dobrze, 50 cm od krawężnika jezdni. Nie można by było je przestawić wcześniej, ale to już jest temat, co poruszałem w listopadzie, także wiesz. Ja mówiłem chociaż o tych 6 lampach, bo tam nie ma chodnika dalej, nie? Ja się nie wypowiadam, to nie jest nasza infrastruktura, to jest infrastruktura. Tak, słuchaj, ale Grzegorz, nie mówmy, że nasza czy nie nasza, bo to wszystko jest w mieście Koninie i my o to powinniśmy dbać, tak mi się wydaje, no. Ale jak możesz dbać o coś, na co nie mamy wpływu? Jeszcze w tamtym tygodniu prosiłem, żeby pomalowali tylko oświetleniowe, powiedzieli, że nie będą malować, bo nie mają pieniędzy. A kiedy będziecie malować pasy tutaj, szczególnie na zjeździe? Firma już się szykuje do malowania, bo to nie było... Było w zakresie UW? Nie było, to jest w zakresie utrzymania. Jak tutaj rozmawiałem z mieszkańcami, to oni są w siódmym niebie, nie? Bo przynajmniej mają, wiesz... Co innego jak było przedtem, ale jak im pokazałem pewne szczegóły, no to no w sumie rzeczywiście ma pan rację, no. A dlaczego właśnie się pytałem, kto jest inspektorem, bo tutaj zgłaszałem już 10 grudnia, nie Zbyszek, sprawa zamontowania tutaj przy tym ogrodzeniu krawężnika. Z tamtej strony zamontowano, ale z tej strony to praktycznie, no dosyć, że tam bałagan został, to praktycznie to wszystko jest do wyjęcia. Czemu tutaj, żeście krawężnika nie położyli wzdłuż ogrodzenia? Panie Jarku, żeby położyć ten krawężnik, to trzeba tutaj trochę wykopać, ingerować to. Fundament się przewróci i kto za to zapłaci później? Krawężniki tam były wkopywane 20-20 centymetrowe, to nie jest, to przecież wielka... Wielka sprawa, no. To przyjdzie, że i tak tutaj już były jakieś tam, że to niby ten płot się przechyli, tak. i tak dalej, no. Ale przy tym, to jest tak, pierwsza rzecz, ten syf za przeproszeniem pozostał i tutaj każdą kostkę praktycznie wyciągniesz to, a gdyby tutaj był krawężnik na całości, tutaj gdzie wystaje poza fundament, to wtedy on by był sztywny, prawda? To Zbyszek już ci mówiłem, no już wam mówiłem w grudniu, żeby tego po prostu dopilnować. No to jest zrobione, no tak jak mówiłeś tu. A tutaj nie ma potrzeby, to jest zaparte jest kostka, nie widzę potrzeby montowania krawężnika. Ale wie pan, ona nie jest zaparta, bo ja panu ją w każdej chwili bez pomocy młotka czy przecinaka ja ją wyciągnę, czy nawet się pokręta.
każdą ilość ją odbiorę, co innego jest tam, prawda? No tutaj jest praktycznie wszystko luźne, ja nie będę tego robił, ale kurczę, wezmę i normalnie wyciągnę każdą kostkę, ściągnę też rząd i wszystko poleci. No dobrze, no potrafię. Nie, no ja, myślicie, że się czepiam, ale te roboty po prostu gdzie indziej by nie przeszły. Grzegorz, poważnie. Zobacz. No, ale to my też sobie tutaj mieć jakąś zgodę, tutaj właściciela, to jest w stanie z tym kotem, że my będziemy za to odpowiadać, no bo... Ale jaką zgodę właściciela? Ale no, ale... niech się coś stanie, bo to jest najgorsze, żeby zgodzić. Arku, ja już o tym mówiłem w grudniu, no. Tu wystarczyło najpierw kopać krawężnik, a później zakładać kostkę. Albo przejdźmy tutaj. To znaczy nie, może pójdziemy, bo tylko przejdziemy na drugą stronę. Nowy chodnik, tu nawet z takim małżeństwem przed chwileczką rozmawiałem, gdzie dziecko właśnie tutaj wszedło. Tak, to podobnie skrzynka telekomunikacyjna. No nie chciałbym, kurczę, tutaj, żeby nie daj Boże ktoś po prostu wpadł. To czemu to po prostu nie zostało od razu wymienione wcześniej? To nie jest zakres drogowy. Czy zgodnie z ustawą o drogach publicznych, to jest nie nasze. Kochani, ale... No, ale... To wystarczy jeden telefon, tak? Który nawet mam w pracy. Do faceta, który się zajmuje właśnie takimi skrzynkami telekomunikacyjnymi i on to po prostu wymienia. Grzegorz. To tylko taka moja uwaga, no po prostu na przyszłość, no tak nie może zostać, bo jak ktoś wpadnie, ktoś za to po prostu będzie odpowiadał. Pewnie wy zwalicie winę na telekomunikację, tak? Ale tutaj no my żeśmy robili w pobliżu, no niech pan, czy nie mam racji? No nie. My będziemy wszyscy dla każdego robić i lamp, i telekomunikacji, bo to nie jest nasza infrastruktura. Każdy musi o swoją dbać. Tak samo i wodociągi, tak samo MPEC i tak dalej. Tak, ale jako urząd miasta chyba ma nadzór nad wszystkim, prawda? I powinien każdego poinformować. To nie ma nadzór. Każda infrastruktura powinna robić przeglądy. Proszę pana, przeglądy są, wiemy jaka jest sytuacja w tej chwili, że przeglądy to robią wtedy, jak ktoś coś zgłosi. A tak to nie ma pana, no. Ale będziemy brali odpowiedzialność za czyjeś studnie, no. To nie jest infrastruktura miejsca, za którą my będziemy odpowiedzialni, bo to nie jest w naszym zakresie. No my oczywiście możemy zgłosić, że tutaj jest studnia, tylko że to nie należy do nas. Nie, ja wiem. Dlatego my wtedy zgłosimy do wymiany studnia. Nie, ja nie mówię o pieniędzy powiedzmy miasta, tylko mówię o tym, o takiej po prostu współpracy między miastem a spółkami, które tutaj działają na terenie miasta Konina. O to mi po prostu chodzi. I ta sprawa to już powinna być wymieniona wcześniej. Zdyszek, wiesz... że coś powinno być zrobione tego. Jakie spółki masz na terenie miasta, powiem? Tak, ale ja mówię o takich rzeczach jak energetyka, telekomunikacja, oświetlenie uliczne. Tu nie ma nikogo, nie ma z kim gadać. Na pilnie gospodarczy, na spotkaniu z rektorami rozmawialiśmy o naciągu. Słuchaj, ktoś nas posłuchał? Tymi dźwiękami telekomunikacyjnymi to jest taki zmiennik na zobacz. Nie daj Boże. Nie daj Boże, dzieciak tutaj jakoś kurczę rękę włoży i mamy nieszczęście. Dobrze, że nic nie będą wymieniać, jak był remont drogowy Słowackiego, tylko... Oni mają wszystko w dobrym stanie technicznym. Grzegorz, a teraz tak. Kanalizacja deszczowa należy do miasta Konina, tak? Bardzo proszę spróbować otworzyć każdą kratę w celu wyczyszczenia. I tak można się przejść po całości. To już, jak mówiłem, pamiętasz? Wtedy w Niesuszy, jak żeście robili, aby coś ewentualnie tutaj zakładać, jak jest asfaltowane, żeby po prostu to wszystko
było luźne, tak żeby można było ewentualnie tą kratę w przyszłości. O, nie, siedzą w przyszłości. Zbyszku, weź każdą jedną. Ona jest na zawiasie. Każdą jedną spróbuj podnieść. Ja już próbowałem i nie dam rady. Bez łoma, ewentualnie bez młotka. To samo jest praktycznie przy każdej studni, tak jak zwróciłem uwagę. No, bo jest... Właśnie te znaki powinny być z tej strony, nie? Potem Szczepański będzie miał problem tu jeszcze. Ale to jak mają zrobić, to zrobią. Przejdziemy na drugą stronę? No i co, uważaj. Tutaj nie będzie pasów malowanych, nie? Nie. Tutaj? No ale jest to ale uwaga, na tyle puszka, że musiałem wziąć. Kurczę, te krawężniki potem kiedyś nie polecą w przyszłości na dół? Wysoko są, nie? Ustępki, no ustępki. 30 mam na wysokość. Jak będzie, bo nie dostałem odpowiedzi na sesji w sprawie wycinki tych drzew na ulicy Staromorzesławskiej między pasem chodnika a ulicą? To znaczy jak ma być? No tam jest ustalone, zgoda jest na część wycinki. Te, które tam zapamiętasz, te, które nam przeszkadzały, tak? W chodniku. Gdzie tego? Przy tych krzewach to później Juentowski albo, przepraszam, Juentowski, tylko Zbyszewski, ewentualnie ktoś inny będzie tutaj obrabiał? No, musi obrobić, nie musi przecinać to, bo to wiesz, jest utrzymanie, nie? Zresztą ludzie zwracali uwagę, że nie trzeba to zrobić, żeby nie pojechać tutaj. Sobie taraj sobie jakaś, no, jak pojedzie rower, nie urwała. Po prostu nie ocierać, nie? Dzień dobry, witam. Szacuneczek. Odbieracie, tak? Nie ma to jak na emeryturze, co? Pewnie. Ale bez tyngi, bez flachy? Te czasy się skończyły. Widzisz, tutaj jest podobna sytuacja. Kurczę, no nie jesteś w stanie po prostu tego wyciągnąć. Kurczę, no to ja mówię, to jest... Wczoraj jechałem, teraz mówię, kiedyś już okolica też stała i często jak mówię, będą znowu stawali. Po szybciej będą jechać. Tutaj podobnie tu jeszcze. No, czyszczą. To muszą porobić i pootwierać. Tam uprzątnąć. Mnie to wkurza to, że ta ziemia jest tak tutaj wysoko w niektórych miejscach, bo to wszystko podczas deszczu będzie po prostu uciekało na ten na ten chodnik, tam nie? Nisko znowu jest, no. To jest tak szerenie. Na chodnik tutaj na Popiełuszki Staromorzesławska przetarg będzie, czy...
No będzie musiał, dlatego dokumentacja się zakończyła. No to w tym roku pewnie zapomnieć, co? Nie. Już nie. A to od czego jest? Co to jest za to? Kurwa, żeby tutaj coś nie wlatywało, Holender. Ciekawe, czy to jest dobrze zabezpieczone. Dzień dobry.